Mamy korporacje, które nie testują i są dostępne w Polsce. Mamy listę OK w Polsce, która jest w jakiś sposób traktowana jako lista nietestowanych kosmetyków, ale dalej są to kosmetyki, które nie są de facto sprawdzone, ponieważ linie produkcyjne nie są sprawdzone i to jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś tam informacji pochodzących od konsumentów. Jakie zwierzęta są tutaj ofiarami takich testów? Od najmniejszych myszy do, w Polsce niestety bardzo dobrze, że nie, małpy człekosztapne również są wykorzystywane do testów. W Polsce najczęściej są to jednak myszy, szczury, mamy też psy, na których się testuje, co my tam jeszcze mamy, koty. Różnego typu ssaki. W jaki sposób można wobec tego wyczytać, ewentualnie dowiedzieć się z etykiet, czy dany kosmetyk jest testowany? Jest kilka certyfikatów i oznaczeń i one są wyjaśnione tak naprawdę. Jest certyfikat, załóżmy, Vegan Society, który mówi nam o nietestowaniu ostatecznych produktów, czyli ostatecznych kosmetyków. Jest certyfikat Buławu, który mówi nam o całościowym nietestowaniu. Jest kilka jeszcze innego typu certyfikatów, które są opisane na poszczególnych agencjach certyfikujących, stronach agencji certyfikujących. Czy w ogóle w Europie, na świecie, w Polsce jest taka tendencja dążąca ku temu, żeby jednak nie testować kosmetyków na zwierzętach? Jak najbardziej. Jak najbardziej możemy. W Unii Europejskiej wprowadza się zakaz testów. Natomiast przenosi się niestety, jednostki testujące przenoszą się do Chin, ponieważ prawo chińskie zezwala aktualnie na testy, więc tendencja jest ogólnie rzecz biorąc w Europie i w Stanach Zjednoczonych.